Europy, polonijnego zlotu żeglarskiego z okazji stulecia niepodległości. W królewskim porcie wojennym Kapru Polski w Pucku. My, mieszczanie grodu nad Zatoką Pucką, radzie jesteśmy wielce z wizyty flotylli białych żagli, którą dostrzyknęli na pokłady i przywiedli do nas kaprowie z mysy Kaprów Polski. Tak jak przed wiekami u podnóża ogromnych wałów miasta stanęła flota z kaperską flagą, na masztach dając znać, iż czas, by na nowo wskrzesić morskie tradycje Pucka, by co roku flota kaperska cumować mogła pod pucką farą, a ich przybycie ogłaszały salwy armatnie, niewystrzelone gwałtem, na oblegającego wroga, a na cześć przyjaciół Kaprów spod czarnej bandery Bractwa Wybrzeża. Witamy Pucki i Bractwo. Witam oceaniczne sławy, kapitan Joannę Fajkowską. Dojedzie. Pięknie! Witamy serdecznie. Asiu, pokaż się, o, tam jest. Witamy serdecznie. Pani Joanny Fajkowskiej? To dla Joasiu, dla Ciebie, dla Joasiu. Witamy serdecznie kapitana Jerzego Radomskiego. Naszego honorowego kapra puckiego. Mieszkam puckich i naszych gości przybyłych w te strony, a zwabionych wieścią o nadciągającej flotylli kaperskiej. Wiedzieć waszmości musicie, iż wielce dumni jesteśmy z naszych wojennomorskich tradycji, a i radość nas rozpiera, widząc Kaprów na odsiecz w zapomnieniu o wielkich dniach chwały morskiego oręża polskiego przybyłych. Wtedy na znak naszej przyjaźni i gościnności w imieniu puckich rajców i włodarzy miasta oraz wszystkich puczczan wręczam ten oto honorowy klucz do bramy miejskiej. Prosimy Andrzeja Radomskiego, wicekomandora zlotu, o przyjęcie kluczy do miasta. Tylko to jest do północy. Dzień się kończy 0-0. Jak te klucze wyglądają? Cisza nocna, puczki tak od północy. Więc witam, czy to jeszcze trochę czasu? Witam, dziękuję. A my tutaj dla pani burmistrz i dla rajców, tudzież zacnych mieszkań tego grodu i Kaprów oczywiście, troszkę żeśmy łupów przywieźli, aby na wasze ręce coś wartościowego kapło. Oto księga polonijnych korsarzy, którzy krążą po morzach, siejąc strach i spustoszenie, autorstwa naszego komandora, zwanego Knapem z Londynu. Oto historią wszystkich polskich międzywojennych kaprów na płycie SD, żebyście mogli sobie się pouczyć. A tu symbol naszej mesji kaprów polskich, co byście sobie łaskawie burmistrzyno powiedzieli na wielkie, aby pamiętać, że armaty nasze zawsze dymią, ale dymią przyjaźnią Kuba.
Bardzo dziękujemy. Tu Związek Żeglarzów Polskich przekazał nam również opakowanie wspaniałe. Tak. Bardzo dziękujemy. Goście szanowni, jakie to okręta dziś tutaj do was zawinęły. Znany wam już od dawna czarny diament, nie świeci się, ale czernią swą w głębi morskich największych sięga. Oczywiście wiemy, że kapel wasz honorowy Radomski Jerzy ze Śląska przewodzi mu. Zacna nawa o czterech rzędach armat Ark pod kapitanem Wojciechem z Dibułów się wywodzącym. Silver Wind przywiał tu do was pod kapitanem Kasprzakiem Ryszardem. A tuż za nim Skorpio. Strzeżcie się go, bo słup to mały, a szwarny, a ogon z takim hakiem ma, że jak przyłoży, to lepiej się tam nie zbliżać. Zapraszamy. Wiedzie go Janusz Zawiniński. A poczta to też jest nawa niewielka z kapitanem Kołodziejczykiem, znanym wam pewnie z filmów i opowieści, co to jak przypaprał przeciwnikowi w oko, to temu przeciwnikowi noga odleciała, drewniana była. Julia, piękność burz i oceanów, kapitan Henke jej przewodzi i wyobraźcie sobie, że kobieta go słucha, jak ją za ten ster chyci, a żagle wybierze. Nie podskoczy. Delfia 15 pod kapitanem Kotem, który znanym jest kotem mórz i oceanów, też drapieżny szalenie. Arlekin, co tańczy po falach i masztami wywija pod Alwinem Górskim. Amata, naszego drucha, celarka Aleksandra. Gdzie jesteś? Kaszewie. Gdzież on, nie widzę go. Na pinie u Budzysza. No witaj. Toż my tutaj z kapitanem Zerym na nawie jego rękoma, wikingami, powodźmi, a iskry szły. No wiemy, wiemy wszystko o nim, przecież nafty tyle wskrzesił pięknych, że to obiektem zazdrości całej Europy jest i Ameryką. I Ali z kapitanem Leopoldem Krętem, wiceprezesem Pomorskiego Związku Żeglarskiego, który to niedługo morską konkurencją robił będzie drugiemu PZŻ-owi, temu co mniejszy jest nieco, tam gdzieś na Śródlądziu. Szanowne siostry i bracia. Branki i bracia. Sióstr nie ma. Nie ma. A jak jest właśnie kapelski, są siostry, czy tylko te bracia i branki? Kapelki, tak? Chciałem wszystkich bardzo serdecznie powitać tutaj, w Pucku, w tym grodzie. No, wojennym, porcie wojennym Rzeczpospolitej, pierwszym grodzie, porcie Rzeczpospolitej wojennym. Dlaczego? Dlatego, że państwo dopłynęli tutaj poprzez te mielizny, które prowadzą do Pucka i ten rajd, ten rejs, padł szczęśliwie. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nie było żadnych przykrych zdarzeń, każdemu udało się na czas dopłynąć, dokładnie patrzyliśmy na zegar za 10:12, wszystkie jak to były przed sumorem, czyli godnie wszystko szło z harmonogramem i z planem. Temu należy, rokować, że dalsze losy naszego zlotu będą również punktualne, co i owocne, czego wszystkim życzę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani Annie Prudniewskiej za przybycie. Jeszcze raz oklaski, bo bardzo nas gorąco przyjmuje miasto i co tylko mogło, to udzieliło.
Mam prośbę taką jeszcze po drodze, żeby trzymać się programu, kochani. Teraz ruszymy po złożeniu kwiatów na wycieczkę, ale wcześniej podejdziemy pod kapra i wielka prośba, żeby szybko się ustawić w szyku do zdjęcia, bo musimy być punktualnie na czas na rynku, gdzie wysłuchamy hejnału miasta Pucka. Położymy na tym kamieniu zapewne, co? Tak, wyjątkowo. Zanim na warto, chwilę. Głośno i dalej. No, głośno i daleko strzela. Odegrali. Już brzucha nie mogę wciągać. I pierwszym portem wojennym pierwszej Rzeczpospolitej. Drodzy Państwo, tak było faktycznie. Flota kaperska tu stała w tym basenie portowym. Tu były jednostki, które pilnowały tego akwenu w owym czasie. Drodzy Państwo, tak jak już wspomniałem, będziemy za chwilę szli przy pomniku puckiego kapra. Też warto się tam zatrzymać, pochylić czoło. Tak jak wspomniałem, był to pierwszy port wojenny pierwszej Rzeczpospolitej i pierwszy port wojenny morski drugiej Rzeczpospolitej. Drodzy Państwo, w tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości. Z tej okazji jest wasz rejs żaglowców. Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości, a więc pamiętna data 11 listopada 1918 roku. Nie wszyscy jednak zdajemy sobie sprawę, że wówczas Polska odzyskała niepodległość, ale bez dostępu do morza. O ten dostęp do morza nasi wybitni politycy, niezależnie od ugrupowań, od poglądów politycznych, byli w jednym zgodni, że Polska musi wrócić nad Bałtyk. Było to możliwe dzięki traktatowi wersalskiemu, który podpisano 28 czerwca 1919 roku. I wówczas to ten traktat przewidywał, że Polska otrzyma granicę morską o łącznej długości 147 km. Ta granica morska zaczynała się na zachodzie, na ujściu rzeki Piaśnicy, w miejscowości Dębki. A kończyła się w Gdyni Kolibkach na granicy z Sopotem. Warto dodać, że Gdańsk został utworzony na mocy traktatu wersalskiego jako wolne miasto i Sopot również przynależał do wolnego miasta Gdańska. I proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że wówczas największym polskim miastem nad Bałtykiem był niecałe 4 tysiące miasto Puck. Tu wszystko się zaczęło, drodzy Państwo. Generał Józef Haller, wykonując postanowienia traktatu wersalskiego na rozkaz marszałka Józefa Piłsudskiego, wyruszył na Pomorze, przyłączając kolejno do Polski takie miasta jak Grudziądz, Toruń i do Pucka, do naszego miasta, zawitał 10 lutego 1920 roku. Niedaleko tego miejsca, tam gdzie widzimy tuż przed wiatrakami taki półwysep, taka mała budka o kolorze biało-żółtym, w tym właśnie miejscu doszło do wielkiego patriotycznego, historycznego wydarzenia. Ustawiony był tam ołtarz polowy, gdzie odprawiano mszę świętą, której koncelebrował ksiądz kapelan Józef Wrysza. Przy obecności licznie zgromadzonych mieszkańców Pucka i okolicznych mieszkańców przybyłych z całych Kaszub, oczywiście przewodniczył tej uroczystości generał Józef Haller. Tam odprawiono mszę świętą, śpiewano patriotyczne pieśni. Na zakończenie tej uroczystości postawiono taki słupek zaślubinowy, na którym możemy przeczytać taką treść: roku pańskiego 1920, 10 lutego, Wojsko Polskie z generałem Józefem Hallerem na czele objęło na wieczyste posiadanie polskie morze.
kiedy ściągnięto biało-czerwoną banderę na maszt, generał Haller wjechał na swoim koniu pod Zatoki Puckiej, rzucając na znak zaślubin Polski z morzem platynowy pierścień. Jeden z dwóch pierścieni, które otrzymał od Polonii Gdańskiej, kiedy zmierzał tutaj w stronę Pucka. Drodzy Państwo, w tym miejscu wszystko się zaczęło również, ponieważ jak powiedziałem, był to jedyne miasto z basenem portowym, z dostępem do morza na polskim wybrzeżu, a więc tu wszystko się zaczęło. W tym miejscu zrodziła się morska marynarka wojenna. Jak wiemy, dekretem Józefa Piłsudskiego z grudnia 1918 roku powołano do życia marynarkę wojenną, ale pierwsze porty to były porty rzeczne. Port rzeczny w Pińsku oraz w Modlinie nad Wisłą. To za parę dni wypływam w samotny rejs dookoła świata. Non-stop, bez zawijania do portu, także takie jest moje nowe wyzwanie. Także tutaj prawie już zaczynam. Także tu w Pucku właśnie jest pożegnanie ogólnie tutaj z Polską i jest mi niezmiernie miło, że tu jestem. Puszczanie, trzymajmy kciuki, na pewno się uda. Bardzo dziękuję. Na pewno w takim razie się musi udać po prostu. Dobry, pani pozwoli, że uścisnę tą dłoń, będę śledził pani losy. Nie boi się pani? Nie, no gdzie? Tak rozsądnie, to się boję. No. Ja to powtarzam, że bać to się trzeba przechodząc na pasach, bo najwięcej ludzi ginie na pasach. To prawda. Nie, no człowiek rozsądny trochę się boi. No, trochę tam. Życzę sukcesu. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego również. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego dobrego. Stopy wody pod pilem. Dziękuję uprzejmie. Wszystkiego dobrego. O. Wszystkiego dobrego. Z kapitanem, więc wiem, no, co to jest. O, a jaki ewentualnie GPS, jak śledzić? Mam stronę internetową asiapajkowska.pl. Jest dosyć łatwo zapamiętać. Ja tak się nazywam. Tak, tam będzie mapka. I jak ja już zacznę, to będzie nanoszona pozycja. Ja mam takie urządzonko, które będzie wysyłało sygnał co 6 godzin chyba, więc to będzie nanoszone na tą mapkę. Ale jeżeli coś się stanie z tym, to proszę, nie moja wina, bo ja będę sobie płynąć, a ktoś inny tu ma o to dbać, więc... Ale dzisiejsza technika pozwala na to i to jest fajnie, można śledzić wszystko, oglądać, więc... Też mam to mieć. Wszystkiego dobrego również. Jak pana mówią, Andrzeja, nie? Nie widzę przeszkód. Nie widzę, nie widzę, nie. W kontakcie ludzkim przeszkód zawsze mniej niż jakieś tam innej procedura jest zwłaszcza. Ja w każdym razie szybko przeczajam. Gosiu, to jest ją piękny tutaj. Także chcieliśmy zasygnalizować. Na Niemczech mamy dwa miasta partnerskie. Ale my na pewno w tym miesiącu będziemy mieli po 14 na pewno. A ja teraz, bo nie będzie poniedziałek, to ja będę wtedy we wtorek, ja może przyjdę. No to trasę jakąś zimną wybrali. Na skróty. W końcu do ziemi. Jeszcze mi nie nigdy mi nie odmówiły te, które mi się śniły. Jest nadzieja pośród młodych, do tych pierwszych. Dobre były, stare. Następne sesje zdjęciowe. Dobrze jest. Dobrze. Nie, fajnie.
Piotra i Pawła. Ja będę przysyłała jakieś tam relacje i prawdopodobnie nawet zdjęcia będzie mi się udawało przesyłać. Będziemy tu śledzić, robimy jakieś tam relacje na żywo. Tak. AsiaPajkowska.pl. Tak się po prostu Pajkowska nazywam. Asia Pajkowska. Czy jest szansa, żebym z panią mógł mieć zdjęcie? A, to myślicie, a panie nie? My się wycofujemy. Panie, dobry.